Do niecodziennego zdarzenia doszło w Jastrzębiu-Zdroju. Na terenie prywatnej posesji zapadła się ziemia. Powstały lej ma głębokość około 2 metrów. Zapadlisko znajduje się między dwoma budynkami, budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Zapadlisko zostało zauważone przez właściciela tych obiektów. Po tym, gdy strażacy zabezpieczyli teren, na miejscu pojawił się powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, by ocenić, czy mieszkańcy mogą dalej bezpiecznie korzystać z domu, jak i budynku gospodarczego. I jak na razie mogą, jednak nie wiadomo, jakie informacje w tej sprawie pojawią się w najbliższym czasie. W tej chwili wiem, że są podejmowane działania przez zakład górniczy w celu sprawdzenia, czy tam nie ma dodatkowo jakichś pustych przestrzeni poniżej. W przypadku, gdyby nie było, no to jakby sytuacja po zasypaniu tego będzie uspokojona. Jeśli jednak okaże się, że pod ziemią są pustki spowodowane pracą pobliskiej kopalni węgla kamiennego Zofiówka, to wtedy oba budynki, jak i bezpieczeństwo osób w nich przebywających, może być zagrożone.